Ostatnie drużyny z obydwu grup, konkretnie z grupy A Orzeł Jelcz-Laskowice i z grupy B Gwiazda Ruda Śląska, zagrają o miejsce piąte, jak wspomniałem, po raz kolejny 2 razy 15 minut przed nimi. W sumie każda drużyna na tym turnieju gra 3 spotkania. No ale teraz Gwiazda Ruda Śląska. Danylejko uderzy, ma dużo miejsca i piękna bramka tego zawodnika. Jewgeni Danylejko otwiera wynik spotkania. Ale świetnie przypuścił szarżę na bramkę Łukasz Biel. Ruszył mocno, gdy zobaczył tylko, że w okolicy około 10-11 metrów znajduje się wolne miejsce, uderzył. Teraz zrobił to samo, tylko z lewej flanki, z okolic około 9 metra. Łukasz Biel pokonuje bramkarza drużyny Orła Jelcz-Laskowice i mamy 2-0 dla Gwiazdy Ruda Śląska. Pewnie jak na razie zmierzają po zwycięstwo, no ale jeszcze 15 minut przed obydwoma zespołami, bowiem za kilka minut rozpocznie się druga połowa. Mateusz Szymiński, jednak nie poprzestają na dwóch bramkach zawodnicy Gwiazdy Ruda Śląska. Ze stoickim spokojem, spokojnie po ziemi, między nogami interweniującego Bartosza Koniecznego. Grzegorz Słonina chyba zbyt wcześnie zdecydował się na strzał. Na boisku pojawia się Piotr Hiszpański, jednakże to Mytro Drost umieszcza piłkę w siatce. Mamy 4-0 po golu. Próbował minąć przeciwnika, biegnąc wzdłuż linii bocznej boiska. Hewlik osamotniony, osaczony przez trzech zawodników z Jelcza, ale bardzo dobrze sobie z nimi radzi. Wykłada piłkę, asystuje idealnie do Piotra Hiszpańskiego, a zawodnik z numerem 16 bez wahania po raz kolejny podwyższa prowadzenie dla swojej drużyny. Może teraz jeszcze z rzutu rożnego podwyższą prowadzenie zawodnicy z Rudy Śląskiej. Tak też się dzieje. Bez pardonu, bez żadnej litości Mateusz Czymiński 6-0, a to jest jego druga bramka w tym spotkaniu. Bramki strzelali w tym spotkaniu, które zakończyło się wynikiem 6-0. Strzelali dwie Krzymiński, oprócz tego Danielejko, Biel, Drost i Hiszpański. Dziękujemy Państwu za uwagę. Gwiazda Ruda Śląska zajmuje w turnieju, w pierwszym międzynarodowym turnieju Puchar Burmistrza Jelcza-Laskowic 5. miejsce. Łukasz Biel został zawodnikiem tego spotkania już po raz drugi dzisiaj. A nominuje nie byle kto, bo były selekcjoner kadry Polski, Andrea Buciol.